Dobry wieczór, mam na imię Ewa i jak co dzień witam serdecznie w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Jak widzicie, pierwsza zagadka ze mną, więc nie rozgaduję się, tylko od razu tłumaczę, o co chodzi. Szukamy zwierzęcia, ale uwaga, takiego, w którego nazwie nie pojawi się litera A. No i tutaj zaczynają się schody, dlatego że tych zwierząt bez liter A jest znacznie mniej niż tych, w których nazwie pojawi się ta litera A chociaż raz. Także bardzo ważne jest dobieranie, szukanie gdzieś w głowie tych nazw, które faktycznie te litery A nie mają, bo łatwo o pomyłkę, ponieważ to popularna litera w języku polskim. Ponieważ nie ma tych nazw tak wiele jak tych z literami A, więc liczę na błyskawiczne rozwiązanie tej zagadki. 100 zł czeka na kogoś, kto odpowie, jakie zwierzę znalazło się w kopercie, więc jeżeli już macie jakieś pierwsze pomysły, nie warto czekać, warto od razu wybierać numer do studia. Nie, jeszcze przypomnę zasady, ale już czekam na pierwszy telefon. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. 100 zł czeka, no i teraz pytanie, czy jest ktoś, kto już ma jakiś pomysł? Zwierzę bez litery A. Śmiało. To jest zagadka na rozgrzewkę. Potraficie tego typu zagadki rozwiązywać naprawdę bardzo szybko, często z pierwszym albo z jednym z pierwszych telefonów, także dzisiaj też na Was liczę, chociaż wiem, że to późna pora. Wiem, że początek tygodnia, więc pewnie wielu osób przed telewizorem nie ma, ale to jest dobra informacja dla tych osób, które do tej pory wytrwały, dlatego że takie osoby mają szansę na wygranie pieniędzy, a jeżeli nie mają dużej konkurencji, to tym większa szansa, że jeżeli spróbują, wygrają dzisiaj pieniądze. Czeka sporo nagród, czeka sporo zagadek, ale to od Was zależy, jak wiele tych zagadek rozegramy i jak wiele nagród rozdamy, bo to zależy od tempa, jakie w programie narzucicie. Czy z pierwszym telefonem uda się rozwiązać zagadkę? Jest taka szansa. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Pani Ewo. Może to będzie kornik? Kornik. O, ciekawy pomysł. Jeszcze nie z koperty, ale zapisuję. I cieszę się, że tak szybko usłyszałam pierwszy pomysł. Reżyser mówi, wiesz co, Ewa, chyba w kopercie to bardziej znane zwierzę niż kornik. No ale to tak jest, taka zagadka, gdzie każdy zastanawiając się nad odpowiedzią, pomyśli o czymś innym. Dlatego, że ile osób przed telewizorem, tyle różnych skojarzeń, na pewno warto było sprawdzić ten pomysł. Cieszę się, że tak szybko usłyszałam ten pierwszy telefon, jak już mówiłam, dlatego, że to taki dobry znak, bo skoro potraficie nie tylko wpadać na pomysły, ale jeszcze tak szybko, no to znaczy, że jest szansa, że szybko zagadka zostanie rozwiązana. 100 zł czeka na kogoś z Was, ale Wy nie czekajcie z wybraniem numeru do studia, tak jak Pan przed momentem. Zobaczcie, jeszcze w zasadzie ledwo zdążyłam przypomnieć zasady, a już usłyszałam ten pierwszy dźwięk telefonu, także program uważam za rozpoczęty. No to teraz czekam na kogoś, kto sięgnie po pierwsze 100 zł dzisiaj, no i tym samym da nam szansę zaprezentowania Wam kolejnych zagadek. Mam nadzieję, że te, które na dziś reżyser przygotował, przypadną Wam do gustu. Ja kilka z nich zdążyłam zobaczyć przed programem. No i myślę, że każdy z Was będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Na razie coś dla tych osób, które lubią te zagadki na umiejętność szybkiego kojarzenia. Szukamy zwierzę, ale takie, które nie ma litery A w swojej nazwie. Przypominam o tym, bo czasami tak bardzo skupiamy się na tym głównym poleceniu, czyli szukamy zwierzęcia, że zapominamy, że nie ma być tamtej litery A. Ona jest popularna, także może się nam gdzieś zaplątać. Warto być czujnym. I dobry wieczór. Jaka odpowiedź? I to może szprot? Szprot. Też ciekawie. Jeszcze nie jest z koperty, ale też znane zwierzę. Szprot. Szprot. Jeszcze nie szprot, ale bardzo duża szansa, że to będzie właśnie do 3 razy sztuka, no bo dwie propozycje bardzo szybko przez Was podane, a tak jak mówiłam, tych zwierząt bez litery A nie ma wiele. Zresztą kto się już próbował zastanawiać, to już się zdążył przekonać. Większość tych zwierząt, które przychodzą nam do głowy, to są jednak zwierzęta, które te litery A w swojej nazwie mają. Także skupmy się i spróbujmy właśnie gdzieś tam w naszej głowie wybrać takie odpowiedzi, które faktycznie te litery A nie mają, bo jak myślimy o tych zwierzętach, to większość ma te litery A. 100 zł czeka. Stuwa za zwierzę z
koperty. Nazwa na pewno nie ma litery A, ani jednej. Na pewno nie będzie to kornik i nie będzie to szprot. Chociaż to dobre pomysły i tak naprawdę każda z tych możliwości to mogła być odpowiedź z koperty. Akurat dziś reżyser włożył do tej koperty coś innego, ale myślę, że tę odpowiedź również szybko usłyszę. Jeżeli nie ma nas wiele przed telewizorem, bo to późna pora, początek tygodnia, większość osób śpi, to bardzo ważne, żeby te nieliczne osoby jak najszybciej wybrały numer do studia i sprawdziły swoje pomysły, bo im mniej osób przed telewizorem, tym mniejsza szansa, że szybko będziemy te propozycje podawać, no bo im więcej osób, tym wiadomo, że więcej tych odpowiedzi, więc i szybciej się pojawiają. Także im mniejsze grono, tym bardziej musimy popracować nad tym dobrym tempem. No ale póki co nie mam co narzekać, bo dwie propozycje podane błyskawicznie. W zasadzie tyle, co się z Wami przywitałam. Zdążyłam przypomnieć zasady i bach, dwa telefony i dwie nazwy zwierząt. Żadna z nich nie jest odpowiedzią z koperty, także szansa na wygranie 100 zł wciąż aktualna, ale nie czekajcie, aż będzie za późno, bo jeżeli faktycznie tak szybko pojawiły się te pierwsze propozycje, to znaczy, że mimo późnej pory jesteście w stanie narzucić sobie to dobre tempo. No to dobrze, kto ma jeszcze jeden pomysł? Bo może do 3 razy sztuka, jeżeli ktoś pomyślał o innym zwierzęciu niż kornik i szprot, to zapraszam. 704-304-310 to jest ten numer. Warto go wybrać jak najszybciej, pod warunkiem, że masz gotową odpowiedź, bo czasami tak jest, że nie mamy przygotowanej tej odpowiedzi. Najpierw wybieramy numer do studia, a potem się zastanawiamy. No, można próbować, bo może faktycznie uda Ci się tak szybko skojarzyć nazwę zwierzęcia, ale jak dzwonimy z gotową odpowiedzią, to przynajmniej nie musimy się przejmować. Czy zdążymy skojarzyć, czy nie? To jest jednak późna pora i pamięć płata nam różne figle, a przynajmniej może spłatać o takiej godzinie, kiedy umysł już zmęczony, także dzwoniąc z gotową odpowiedzią, przynajmniej nie musimy się przejmować, czy zdążymy tak szybko na pomysł wpaść. Tym bardziej, że tak jak mówiłam, tych zwierząt, w których nazwie nie ma litery A, jest znacznie mniej niż tych, w których nazwie ta litera A się przynajmniej raz pojawia. Kto ma jeszcze jeden pomysł? 704-304-310. Nie czekajcie, nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie, skoro tak szybko usłyszałam dwie pierwsze propozycje. No i teraz pytanie, czy tylko te dwie osoby są przed telewizorem? Czy jest ktoś jeszcze, kto również chciałby sprawdzić swój pomysł? Jeżeli tak, to teraz. Ważne, żeby to zrobić teraz, nie czekać, bo jeżeli to Ty masz gotową odpowiedź, odpowiedź z koperty, to jeżeli dasz się wyprzedzić, ktoś Ci sprzątnie stówę sprzed nosa. A to łatwe, szybkie pieniądze do wygrania. Nie musisz nawet wychodzić z domu, żeby po nie sięgnąć. Wystarczy siedzieć wygodnie w fotelu przed telewizorem, no właśnie, i umieć szybko kojarzyć. Jeżeli to ty wpadniesz na ten pomysł, na który również reżyser wpadł dzisiaj przed programem, zgarniesz 100 zł. To kto następny? Dobrze, jeszcze raz podyktuję numer i mam nadzieję, że tym razem usłyszę propozycję. 704-304-310. Sprawdźmy, czy oprócz tych dwóch osób ktoś jeszcze jest przed telewizorem. Znacie to zwierzę, także naprawdę nie potrzebujecie tutaj atlasu zwierząt, czy jakichś słowników. Po prostu. Trzeba pomyśleć, zastanowić się i przypomnieć, jakie zwierzęta znamy. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Witam ponownie. Może mops? Myślę, że trochę za trudne. Ale zapiszę. Mops. Słuchajcie, te nazwy z koperty znacie na pewno, zresztą zna nawet dziecko, także nie musimy tutaj kombinować. Pamiętajcie, kto nie będzie kombinował, kto nie będzie próbował szukać jakichś takich nazw, o których albo część osób mogła nie słyszeć, albo mieć wątpliwości co do tego, co to za zwierzę, no to lepiej nie wybierać numer do studia. No reżyser mówi, że nawet mu nie przyszło do głowy, żeby mopsa włożyć do koperty. Nie zmieściłby się, nie ten kaliber. Dobrze, słuchajcie, 100 zł do wygrania, 704-304-310. Kto następny? Sprawdza swój pomysł, bo na pewno jakiś jeszcze pomysł do głowy przychodzi. Tylko pomyślmy, jakie zwierzęta nie mają tej litery A w swojej nazwie, bo większość ma. Tam w tle pojawiają się jakieś zwierzęta, no krowa to na pewno nie. Bo krowa to ma literę A. No ale faktycznie kilka tych zwierząt, takich, które przychodzą nam do głowy, to okazuje się, że chociaż jedna litera, ale gdzieś tam się nie pojawi. Kto w takim razie ma inny pomysł? 704-304-310.
Kornik, szprot i mops. To są wasze propozycje. Co jeszcze? No, reżyser mówi... Aj, no ja naprawdę spodziewam się szybko telefonu z odpowiedzią z koperty, chociaż ucieszyłbym się bardziej, gdybym usłyszał tę odpowiedź z jednym z tych trzech telefonów, które już się pojawiły. No ale ja zawsze reżyserowi też tłumaczę, że no to każdy patrząc na polecenie do zagadki ma jakieś inne skojarzenie, bo akurat z takim zwierzęciem mu się skojarzyło, a nie z innym, także ważne, żeby każda z tych osób jak najszybciej sprawdziła swój pomysł. I jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Pies. Pies, o proszę. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale super pomysł, bo znamy wszyscy to zwierzę, a zwierzę, które jest w kopercie, to też zwierzę, które kojarzycie. Także brawa za pomysł. Co prawda nie mogę jeszcze zapłacić za psa, ponieważ nie jest to odpowiedź z koperty, ale na pewno pomysł dobry. No, warto sprawdzić każdy pomysł, bo w kopercie zwierzę, które znacie. Także śmiało. Kto ma jeszcze jeden pomysł? 100 zł czeka. Stuwa za odpowiedź z koperty. Kto jeszcze nie śpi? Wiem, że późno, a jednak. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Witam ponownie. Może rekin? Rekin. O, też dobry pomysł. Jeszcze nie z koperty, ale faktycznie. Cieszę się, że podajecie te znane pomysły, znane zwierzęta. Bo w kopercie na pewno nie ma niczego takiego, co trzeba by było szukać z atlasem zwierząt, czy na przykład zastanawialibyśmy się, co to w ogóle jest. I nie, to na pewno nie o to chodzi. Także dobrze, dobrze, że pojawiają się propozycje takich zwierząt, które znamy, kojarzymy, wiemy, jak wyglądają. Nie kornik, nie szprot, nie mops, nie pies i nie rekin. W takim razie, co jeszcze? To tak jest, że no, jednej osobie, jak się zastanawia, przyjdzie do głowy rekin, drugiej osobie pies, trzeciej kornik, a pewnie jest przed telewizorem taka osoba, której do głowy przyszła odpowiedź z koperty. Tylko teraz ważne, żeby taka osoba jak najszybciej wybrała numer do studia, bo dzięki temu jesteśmy w stanie szybciej rozwiązać zagadkę. Jeżeli każdy, kto ma pomysł, a umówmy się, że nie ma nas wiele o tej porze przed telewizorem, każdy, kto ma pomysł, jeżeli wybierze numer i jak najszybciej sprawdzi tę swoją propozycję, tym szybciej zagadka zostanie rozwiązana, tym szybciej w czyjeś ręce powędruje 100 zł. No i tym samym przejdziemy do kolejnej zagadki. Już kolejne osoby będą miały szansę na wygrane, a kolejne zagadki będą innego typu, bo tak jak mówiłam, przeglądałam te zagadki dzisiaj z reżyserem i jeżeli naprawdę dobre tempo uda nam się narzucić, to myślę, że każdy będzie w stanie dzisiaj w programie znaleźć coś dla siebie. No tylko właśnie, a propos tempa. 5 propozycji już na tablicy, to naprawdę dobre tempo jak na tak późną porę, no ale ucieszę się bardziej, jak usłyszę już tę odpowiedź z koperty, rozdam wam 100 zł i będę mogła wam zaprezentować kolejne zagadki, póki jeszcze te kilka osób przed telewizorem jest, bo to jest niestety taka późna pora, że czasami nawet jeżeli świetnie radzicie sobie z pierwszą czy z drugą zagadką, to zdarza się, że przy kolejnych już brakuje chętnych do tego, żeby ją rozwiązać, bo część z tych osób, które próbowały wcześniej, już zdążą wyłączyć telewizor i pójść spać. No taka godzina, że ten sen prędzej czy później nas dopada. Póki jeszcze nie dopadł, powalczmy o pieniądze. I dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Królik. Królik. O, nie z koperty, ale też dobry pomysł. Czekam dalej. Dobrze, powiem tak. Reżyserka, mogę to powiedzieć? Bo ten królik mi się podoba, zresztą nie tylko królik. Te dwie propozycje podobają mi się najbardziej. Kto wie dlaczego? Podkreśliłam kornika i królika. Pierwszy i ostatni pomysł to są najlepsze pomysły do tej pory. Dlaczego? Kto wie? Kto wie, kto skojarzył, 100 zł czeka. 704, 304, 310. Pamiętajcie, że przy tej zagadce sprawdzamy no, nie tylko waszą umiejętność kojarzenia, ale przede wszystkim
refleks, czyli to, jak szybko potraficie kojarzyć nazwy zwierząt. Więc kto już ma pomysł, kto wie też, dlaczego propozycja pierwsza i ostatnia są najlepsze, zapraszam do studia. Reżyser widzę, że postanowił już tutaj sprostować, żeby nie było wątpliwości i mówi, dobrze, zwierzę na K, na K. To skoro nie kornik, nie królik, to... Kto sięga po 100 zł? Bo to są pieniądze na wyciągnięcie ręki. No to jest zagadka, z którą każdy może się zmierzyć. Może na samym początku programu, kiedy zobaczyłeś tę zagadkę, pomyślałeś właśnie o zwierzęciu na literę K i nie jest to kornik ani królik. No to teraz, jak wybierzesz numer do studia, możesz zgarnąć 100 zł. To sprawdźmy, czy do 3 razy sztuka, bo dwie nazwy zwierząt na literę K usłyszałam. Czy ta trzecia to będzie ta z koperty? Każdy z Was zna to zwierzę. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Wieczór, może to będzie jednak kogut. Kogut. Dobry, nawet bardzo dobry pomysł. Ja zapiszę, ale nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty. Kogut, faktycznie. Ale brawo dla pana, bo to mógł być kogut. Jeszcze nie kogut. Ja też podkreślę. Dobry pomysł. Nie kogut, nie królik, nie kornik. No a wiemy, że na literę K. To co jeszcze? No tutaj ważny jest pomysł i to szybki pomysł, no bo przy tej zagadce testujemy nie tylko Wasze umiejętności, ale też refleks. Także kto skojarzył jeszcze jedno zwierzę, zapraszam do studia. 704 304 310. 100 zł czeka. Kto skojarzy? Jeszcze jedno zwierzę. Na K. No wiemy już bardzo dużo, bo wiemy, że jest to zwierzę bez litery A w swojej nazwie, a tych zwierząt już jest znacznie mniej od tych, w których nazwie ta litera A się chociaż raz pojawi. No i wiemy, że chodzi o zwierzę na literę K. Mało tego, wiemy, że to nie będzie kornik, królik ani kogut. W takim razie, jakie to zwierzę? Stuwa czeka. No tych zwierząt na K i bez litery A niewiele jest, także, no bo na przykład, nie wiem, krowa, kaczka, no to są zwierzęta, które mają tę literę A. My musimy się skupić na tych bez litery A. Może teraz. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, koliber. I to jest doskonała odpowiedź, oczywiście, że tak. 100 zł wędruje w pana ręce. Mówiłam, że się szybko uda rozwiązać zagadkę i tak też się stało. Koliber, no taki bardzo ładny ptaszek. No to co, biegniemy dalej. Ja odsuwam tablicę, bo myślę, że nam się nie przyda przy kolejnej zagadce. No i co tym razem? 50 zł do wygrania, ale za rozwiązanie nieco innej zagadki. Mianowicie, mamy tutaj dwa wyrazy. Ryba i Liza. No i teraz naszym zadaniem jest wrzucenie tych wyrazów do tego lejka, który tu widzicie. Mieszamy te wyrazy ze sobą, te litery się mieszają. No właśnie i na dole wysypuje nam się jedno słowo, ale zbudowane z dokładnie tych liter, z których składają się dwa słowa powyżej. Także nie dodajemy żadnych liter od siebie, nie mnożymy tych liter, nie odejmujemy żadnych. Tylko po prostu wrzucamy do lejka to, co widzimy, mieszamy, no i ma nam powstać jedno konkretne słowo ułożone ze słów ryba i Liza. To
Tylko pamiętajcie, że jeśli chodzi o znaczenie tego słowa, które nam powstanie, to ono nie musi mieć zupełnie nic wspólnego ze znaczeniem tych dwóch słów powyżej. Ach, no właśnie, reżyser mówi, powiem więcej, to ma być nazwa państwa. No właśnie, bo pojawiło się na dole informacja, że chodzi o nazwy państwa. No to słuchajcie, przynajmniej wiemy, w jakiej kategorii się poruszamy. Ryba i Liza. No jakie to będzie państwo? Wszystkie literki muszą zostać wykorzystane. Wszystkie te litery, które widzicie powyżej, trzeba tutaj na dole w tych zielonych karteczkach w naszej wyobraźni zapisać. No i muszą utworzyć nazwę państwa. Te dwa wyrazy. Ryba i Liza. Jakie to będzie państwo? No tutaj tak naprawdę kilka umiejętności nam się przyda przy tego typu zagadce, bo po pierwsze umiejętność układania słów, refleks, ale i znajomość geografii, no bo żeby ułożyć nazwę państwa, to jakąś wiedzą geograficzną na pewno trzeba się wykazać. Kto jako pierwszy poradzi sobie z zadaniem, niech nie czeka na konkurencję, bo nawet jeżeli to późna pora, nawet jeżeli ta konkurencja naprawdę niewielka, to i tak szkoda, żeby ktoś się wyprzedził, a zawsze takie ryzyko jest. 704-300-410 to numer, który prowadzi do studia, ale o tym doskonale wiecie, bo przy poprzedniej zagadce usłyszałam sporo telefonów. Mało tego, słyszałam te telefony w naprawdę dobrym tempie, a tego się o takiej godzinie nie spodziewałam. Szczególnie tak na początku tygodnia. No dobrze, tak to rozwiązuje kolejną zagadkę. Ryba i Liza. Co z tego może powstać? Kto wie? $50 do wygrania. Pokombinujcie, popróbujcie. Mam nadzieję, że nikt nie przestraszy się też tego, że to jest jednak taki typ zagadki, która nieczęsto pojawia się w programie. A wiem, że jak widzimy jakąś zagadkę, której często nie widujemy na ekranie, to jakoś tak z większą rezerwą do niej podchodzimy. Niepotrzebnie, spróbujcie, no nie ma was wiele przed telewizorem. To ważne, żeby każda z tych osób dała sobie szansę, bo jeżeli na te kilka osób przed telewizorem część powie: o nie, ja takiej zagadki nie widziałam, to ja nie wiem, co tutaj trzeba zrobić, jak to trzeba rozwiązać, to ja nie próbuję. No to może się zdarzyć, że po prostu zabraknie chętnych do tego, żeby zagadkę rozwiązać. 50 zł czeka, dwa wyrazy, ryba i Liza. Wrzucamy do lejka, mieszamy i powstanie nam nazwa państwa. Jaka? Kto jest dobry i z geografii, i z układania wyrazów? O, ktoś jest. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Brazylia. Sprawdzamy, ale tak, to się zgadza, to jest poprawna odpowiedź. Brawo, brawo, 50 zł dla pani. Gratuluję serdecznie, a my możemy przejść dalej. No nie było to wcale takie proste zadanie, ale najważniejsze, że się udało. No dobrze, kolejna zagadka tego typu, uwaga. Też 50 zł do wygrania, ale już inne słowa. Mur i Unia. Takie symboliczne słowa. No dobrze. Kolejne państwo. Jakie? No, no właśnie. Reżyser się śmieje, że zagadka na czasie. No właśnie przed chwilą powiedziałam, że to symboliczne słowa. Mur i Unia. No właśnie. No ale szukamy nie symbolu i nie w symbolika zagłębiamy się, jeśli chodzi o tę zagadkę, tylko szukamy nazwy państwa. Tak jak przy poprzedniej zagadce, może jeszcze raz wytłumaczę, bo jeżeli jest ktoś, kto w tym momencie pstryknął telewizor, to może zastanawia się, o co tutaj chodzi. To są dwa słowa. Mur
i Unia. Wrzucamy te słowa do lejka, mieszamy, mieszamy i na dole wypadają nam te litery ułożone w zupełnie innej kolejności. W jakiej? Ano w takiej, żeby powstała nazwa państwa. Przy czym pamiętamy, że to nazwa państwa musi składać się z tylu liter, z ilu dokładnie składają się te dwa wyrazy. 3 i 4 daje nam 7 liter. I to musi być siedmioliterowa nazwa państwa, no i muszą być to dokładnie te litery, które widzicie powyżej, także żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś jakieś tam litery odrzuci, jakieś doda od siebie i stworzy jakąś taką nazwę państwa, która mu przyjdzie do głowy. No nie o to tutaj chodzi, tutaj zdecydowanie chodzi o to, żeby ułożyć nazwę, ale dokładnie z tych dwóch wyrazów, które widzimy powyżej. Kto tym razem będzie najszybszy, bo tutaj refleks wciąż ma znaczenie. Ja wiem, że rozwiązanie takiej zagadki na pewno jest bardziej czasochłonne niż wpadnięcie na pomysł zwierzęcia bez litery A, ale nie ma co zapominać o tym, że refleks wciąż ma znaczenie. Nawet jeżeli potrzebujecie chwili dłużej na rozwiązanie zagadki, to mam nadzieję, że uda nam się to sprawnie zrobić, bo już poradziliście sobie z kilkoma zagadkami. Przy pierwszej słyszałam sporo telefonów, także już sporo osób do studia trafiło, a to dopiero tak naprawdę początek tego, co nas czeka, bo kolejne zagadki w drodze, jak szybko pojawią się na ekranie, to wszystko zależy od Was. To Wy narzucacie tempo w tym programie. No i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym tempem dzisiaj, bo nawet mówiłam reżyserowi przed programem, początek tygodnia, taka wtorkowa noc, jeszcze cały dzień taki deszczowy. Większość osób to już pewnie twardo śpi, bo myślę, że takie niskie ciśnienie to szybko nas do łóżka zaprowadziło. A tu proszę, telefon za telefonem, już kilka zagadek rozwiązanych, mnóstwo osób dążyło usłyszeć w studio. No to dobrze, mam nadzieję, że w takim razie każda kolejna zagadka też będzie przez Was sprawnie rozwiązywana. Chociaż mam świadomość tego, że to późna pora, że nawet jeżeli te kilka osób zastałam jeszcze przed momentem po drugiej stronie szklanego ekranu, to może się zdarzyć, że za chwilę tych osób już nie będzie, bo trzeba wcześniej wstać, no to wyłączam telewizor, bo muszę się położyć. No mam nadzieję, że nie wszyscy poszli już spać, bo czekają kolejne zagadki, no i wygrane. 50 zł. Jakie to państwo tym razem? Tutaj, no, myślę, że mogą być takie osoby, które przestraszą się też tej geografii, no bo czasami tak jest, że czujemy się mocni w tym układaniu słów, ale jak słyszymy geografię, no to nie do końca jesteśmy przekonani do zagadki. Kto się nie przestraszył geografii, kto jest w stanie poradzić sobie z ułożeniem nazwy tego państwa, no szkoda by było nie spróbować. Komu się już udało, 50 zł już czeka, także ja zapraszam do studia. Dobrze, zróbmy tak, żebyśmy tutaj nie czekali zbyt długo przy tej zagadce i żebyśmy utrzymali to dobre tempo, które do tej pory nam towarzyszy. Spróbujmy w ciągu 2 minut. Tak na koniec zagadki. Rozwiązać, poradzić sobie z tą zagadką i sięgnąć po wygraną. 50 zł czeka i 2 minuty. To jest czas dla takiej osoby, która już ułożyła nazwę państwa. To jest czas na wybranie numeru do studia. Gotowi? No to uwaga. Start. Nie czekamy, kto wie, wybiera numer do studia, kto jeszcze nie wie. No zawsze może próbować jeszcze ułożyć tę nazwę, ale czy zdąży w tym czasie? Nie wiem. Mam nadzieję, że komuś szybko się uda, bo już chciałabym przejść do kolejnych zagadek. 704 304 310 to numer, który do mnie prowadzi, ale o tym doskonale wiecie, skoro tyle telefonów już zdążyłam dzisiaj usłyszeć. No to mam nadzieję, że ten kolejny też szybko się pojawi. Nazwa państwa ułożona z dwóch wyrazów. Mur i Unia. 1,5 minuty. No, kto tym razem wykaże się nie tylko umiejętnościami, ale wciąż refleksem, bo jak wiecie, to w programie ma duże znaczenie. Codziennie wygrywacie tutaj pieniądze, ale wygrywają pieniądze osoby, które faktycznie szybko radzą sobie z zagadkami, a nawet jeżeli nie szybko, to szybciej niż pozostali. Jeszcze jest szansa, ale została nam połowa tego czasu, minuta, także jeżeli ktokolwiek zna odpowiedź, to mam nadzieję, że jest w drodze do studia. Podyktuję ten numer, będzie szybciej. Uwaga, 704 304 310.
Zostało nam 40 kilka sekund, także nie ma co czekać do końca tego czasu, bo jeżeli teraz usłyszę telefon, tym szybciej przejdziemy dalej. A czas w tym programie ma duże znaczenie, bo im szybciej rozwiązujecie zagadki, tym więcej zagadek rozegramy, tym więcej osób wygra. Uwaga, zostało nam pół minuty. Kończymy zagadkę. I uwaga, 20 sekund. /704/304/310. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... I? No jakie to państwo? Kto już sobie poradził? 50 zł czeka. Dzięki. Halo? Halo? O, bo usłyszałam pana szybciej niż dźwięk telefonu. Co tutaj się dzieje? Pan jest bardzo szybki. Jaka odpowiedź? Rumunia. No pewnie, że tak. To jest to poprawna odpowiedź. 50 zł wędruje w pana ręce. No i dobrze. Skoro słyszę was tutaj szybciej niż reżyser zdąży nacisnąć dźwięk telefonu, to znaczy, że faktycznie to tempo narzucacie rewelacyjne. To co, biegniemy dalej? Już sporo zagadek za nami, a jeszcze więcej przed nami, także śmiało. Kto jeszcze po tej drugiej stronie ekranu jest? O, to widzę, że zmieniamy nieco typ zagadki, to znaczy pozostajemy w tej kategorii, czyli chodzi o państwa, więc jeżeli ktoś nie przepada za geografią, to i tutaj nie znajdzie niczego dla siebie. Natomiast już zrobiło się trudniej. Dlaczego? Po pierwsze, nie jedna, a aż 6 nazw państw. Mało tego, mamy tutaj mocno pomieszane litery. Te litery należy odmieszać, ułożyć każdą z tych nazw państw. No i dopiero jak mamy komplet odpowiedzi, wybieramy numer do studia. 100 zł do wygrania, ale mam nadzieję, że ta geografia was nie wystraszyła. O ile przy poprzednich zagadkach mieliśmy do czynienia z pojedynczymi nazwami państw, o tyle tutaj tych nazw jest aż 6, więc kto nie czuje się mocny z geografii, to przy poprzednich zagadkach jeszcze mógł ryzykować, a może akurat te nazwy państwa znam. No ale rozszyfrowanie 6 nazw państw, no to już nie da się poradzić z tą zagadką, jeżeli faktycznie z tej geografii mocno nie jesteś. Próbujemy. 6 nazw państw, 100 zł do wygrania. Ja to spróbuję przeczytać, to czasami pomaga, to głośne czytanie tych nazw. Noragive, Eidniflan, Tikpe, Djalaniat, Antygrane, to w ogóle kojarzy się z jakimś innym słowem. Lipatugaor. Ajajajajaj. To raczej brzmi jak nazwa jakiegoś egzotycznego miasta, a nie nazwa państwa, którą trzeba ułożyć. Wiesz co, Marcinku, ja sobie myślę. Tak sobie myślę, że jednak powinieneś tutaj wynagrodzić widzów wyższą nagrodą niż 100 zł, skoro tutaj serwujesz od razu 6 nazw. No, to jest duży przeskok z jednej nazwy na 6. Reżyser tłumaczy się tym, że no, przecież tak dobrze idzie od samego początku programu. Różne typy zagadek, już tyle osób zdążyło do studia trafić, już kilka osób wygrało. Także dlatego trudniejsza zagadka, ale mówi dobrze. Masz rację, skoro trudniejsza zagadka, skoro później, nie zapłacę więcej pieniędzy, żeby była ta motywacja do tego, żeby chociaż spróbować zagadkę rozwiązać, bo wiem, że te trudniejsze zagadki, jak się pojawiają na ekranie, to niektórzy na wszelki wypadek rezygnują już na wstępie z próby ich
rozwiązania, a tu nie ma co rezygnować, bo jeżeli spróbujesz i uda Ci się wszystkie 6 nazw rozszyfrować, możesz wygrać w sumie nawet 1500 złotych, czyli gwarantowana stuwa za rozwiązanie zagadki i 1400 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Łącznie nawet 1500 złotych czeka na kogoś z Was. No to dobra, szukamy. Skoro więcej pieniędzy, to śmiało. Tylko pamiętajcie, nie wybieramy na razie numeru do studia, bo czasami tak jest, że są przed telewizorem osoby, które taki mają system rozwiązywania zagadek, że najpierw wybierają numer do studia, a potem zastanawiają się nad odpowiedzią. No, tak to można było próbować robić przy poprzednich zagadkach, gdzie była jedna nazwa do rozszyfrowania, albo na przykład jakaś nazwa zwierzęcia, którą szukaliśmy. No to faktycznie można było jeszcze ryzykować i najpierw wybrać ten numer. Ale tutaj do rozszyfrowania mamy aż 6 nazw państw. No to nie ma co liczyć na to, że one jakoś o tak na pstryknięcie palcem pojawią się w naszej głowie. Trzeba je odmieszać. Odmieszać te litery i ułożyć każdą z tych nazw państw. Tutaj taka mała rada dla tych osób, które faktycznie próbują rozwiązywać zagadkę, chyba że już sami na to wpadliście. Warto zapisywać sobie kolejno te nazwy, które już udało Ci się rozszyfrować. Żeby nie było potem stresu, że trafiając do studia walczysz o wygraną i okazuje się, że któraś z nas po prostu wyparuje z głowy. To jest późna pora, jesteśmy już zmęczeni, może i senni, więc naprawdę istnieje ryzyko, że o czymś tam zapomnimy, że nazwa, którą być może rozszyfrujemy jako pierwszą, wyleci nam z głowy, kiedy wybierzemy ten numer do studia. Także żeby takich przykrych niespodzianek uniknąć, zapisujemy sobie każdą z tych nazw, jak już udało nam się ją rozszyfrować, nieważne w jakiej kolejności. Ważne, żebym usłyszała wszystkie 6 nazw. No to co? Przyglądamy się, no i próbujemy. Nawet 1500 złotych do wygrania. Kto będzie gotowy, kto potrafi poradzić sobie z zagadką i sobie z nią poradzi, to numer oczywiście jest widoczny w dole ekranu. 704 304 310. Próbujemy. Najważniejsze to się nie poddawać na wstępie, bo ja wiem, że część osób teraz machnie ręką, powie: o nie, 6 nazw, to ja nie próbuję. Ja chętnie porozwiązuję te prostsze zagadki, może za mniejsze pieniądze, ale takie, przy których nie trzeba się męczyć, a te trudniejsze odpuszczam. No jeżeli Ty nie odpuszczasz, albo wręcz przeciwnie, czekałeś na takie większe wyzwania, no to już w tym momencie mogę spokojnie powiedzieć, że przechodzimy do tych zagadek trudniejszych. Tych, przy których trzeba pomęczyć trochę nasz umysł, jednak mimo wszystko senny już o tej porze, ale myślę, że warto, skoro do wygrania nawet 1500 złotych, to czemu nie spróbować? Próbujecie? Bo czasem tak jest, że spróbujemy rozwiązać jedną nazwę, którąś z nich uda się rozszyfrować, po czym próbujemy drugą i już nie idzie nam tak gładko. No to tak jest, sami widzicie, że tutaj większość tych nazw to są nazwy bardzo długie. Tak naprawdę najkrótsza nazwa jest tylko jedna. Tak na zachętę chyba reżyser nam zaserwował tutaj nazwę państwa, taką, która ma tylko 5 liter. Ale wszystkie pozostałe, no to już trzeba się trochę namęczyć. A im więcej liter, im dłuższe nazwy, tym więcej zastanawiania się. Ale mam nadzieję, że dacie sobie radę. Nawet 1500 złotych do wygrania, także jest trudniej, ale jest więcej pieniędzy do wygrania. No, zachęcam przede wszystkim te osoby, które czują się mocne z geografii, bo jeżeli czujesz się słaby w tej kategorii, to może się wydarzyć tak, że to nie poradzisz sobie z tą zagadką. A ja jednak czekam na kogoś, kto da sobie radę. 704 304 310, tak przypominam ten numer na wypadek, gdyby ktoś może już poradził sobie z zagadką, chociaż powiem szczerze, że 6 nazw, no raczej jeszcze nie spodziewałabym się telefonu, ale kto wie, no zaskoczyliście mnie dzisiaj tym dobrym tempem, które narzuciliście od samego początku programu. Sporo osób już zdążyłam w studio usłyszeć, więc nie mieliście żadnego problemu z trafieniem do mnie. Kilka osób już wygrało pieniądze, także oby tak dalej.
Może faktycznie ta trudniejsza zagadka to wcale nie zły pomysł, bo skoro tak dobrze i szybko radzicie sobie z tymi prostszymi, to może faktycznie te trudniejsze to też nie będzie dla Was większy problem. A pieniądze na pewno większe do wygrania. Nawet 1500 zł czeka. No, próbujecie rozwiązać tę zagadkę. Ciekawa jestem, jak Wam idzie. No, przy tych takich trudniejszych zagadkach, gdzie one się składają z kilku etapów, to zawsze się zastanawiam, czy ktokolwiek próbuje, czy może już macie jedną nazwę, może dwie, może ktoś ma trzy, a może ktoś już poradził sobie z całością zagadki. No, byłoby to szaleństwo w tak krótkim czasie, ale wszystkiego można się spodziewać. Nieraz zaskoczyliście nas naprawdę tempem rozwiązywania tych zagadek. Dobrze, zróbmy tak, żeby nam jakoś sprawnie tutaj poszło, to co możemy zrobić z naszej strony, bo wy z waszej strony, no to możecie się uważnie przyjrzeć tej zagadce. Natomiast my, żeby wam się przyjemniej zagadkę rozwiązywało, zapłacimy, no może tak, żeby wyszło po podzieleniu po 1500 za państwo. Oczywiście ta kwota nie jest do podziału. Nawet 3000 zł do wygrania w sumie, ale pamiętajcie, że muszę usłyszeć wszystkie 6 nazw, żeby ktoś z Was mógł powalczyć o tę nagrodę. I zróbmy tak, reżyser na moment powiększy tę zagadkę, bo ja wiem, że czasem to pomaga, szczególnie o tej porze, kiedy trudno nam się skupić na czymś jednym, konkretnym, dlatego może leżysz już wygodnie w łóżku, nie chce Ci się nie wychodzić, podchodzić bliżej do telewizora, może nie widzisz wyraźnie wszystkich tych liter. Reżyser mówi, że powiększy Wam tę zagadkę na ekranie, żebyście przez moment mogli się przyjrzeć tylko tej zagadce, na niej się skupić. Od razu warto złapać jakąś kartkę, ołówek czy długopis i uwaga, którą nazwę uda nam się rozwiązać, zapisujemy ją na kartce, żeby nam nie umknęła i szukamy dalej. To jest taki czas na szukanie, na rozwiązanie tej zagadki. Co Wy na to? 6 państw, nawet 3000 zł do wygrania. No i czekam na kogoś, kto sobie poradzi. No dobrze, ile tego czasu nam tutaj reżyser da na to szukanie? Bo to mnie jeszcze intryguje. 3 minuty. No słuchajcie, może nie jest to jakoś nie wiadomo ile czasu, ale może to komuś wystarczy. Sprawdźmy. Gotowi? No to uwaga, czas, start.
No uwaga, bo czas minął. To co, zdążyliście się przyjrzeć tej zagadce uważnie? No mam nadzieję, że tak, bo ja jestem z powrotem. Ja starałam się wam nie przeszkadzać, żebyście mogli skupić się tylko i wyłącznie na zagadce. No jeżeli to się udało, to chciałabym teraz usłyszeć telefon. Ja wiem, że dużo tego czasu nie było. Tu jest aż 6 nazw państw i to dosyć długie te nazwy. No ale może ktoś naprawdę dobry w tego typu zagadkach już sobie poradził. Jeżeli tak, nawet 3000 zł do wygrania. Tyle, że już przy tej zagadce płacimy za wiedzę. Te zagadki, przy których można się było mierzyć, nie mając jakiejś konkretnej wiedzy, już mamy za sobą. Szukaliśmy nas zwierząt, każdy mógł się z taką zagadką zmierzyć. Tutaj no, ktoś, kto nie orientuje się w geografii, nie za bardzo kojarzy te nazwy państw, nie poradzi sobie z tą zagadką, bo jak to układać nazwy państw pomieszanych liter, jak tych państw na przykład nie kojarzymy. Ale kto wie, kto jest w stanie z taką zagadką się zmierzyć i posiada tę wiedzę, może sięgnąć po nawet 3000 zł. No to teraz pytanie, kto poradził sobie i rozwiązał całą zagadkę, bo przypominam, że czekam na 6 nazw państw. Uwaga, dyktuję numer, no i sprawdźmy, czy komuś pomogło to przybliżenie zagadki na moment. 704, 304, 310. Nie wiem, chyba nikt nie poradził sobie jeszcze z zagadką, bo jeszcze nie słyszę telefonu. Ja myślę, reżyserka, że naprawdę problem polega na tym, że po pierwsze dużo tych nazw, to pewnie niektórych widzów zaskoczyło, może liczyli na jakieś takie no, krótsze zagadki, w sensie mniej nazw, takie, którym nie trzeba poświęcać więcej czasu. Poza tym, oprócz tego, że tych nazw jest dużo, to strasznie długie są te nazwy. Tak naprawdę tylko jedną, chyba na zachętę, reżyser nam tutaj wkleił taką krótszą nazwę państwa. Cała reszta to jest naprawdę sporo liter w każdej nazwie, no i mocno pomieszane te litery. Ja patrzę na niektóre z nich i ale może jedna osoba. No, ostatni moment. Reżyser mówi, mamy ostatni moment. No to jeżeli jest faktycznie za trudno, to może lepiej tę zagadkę zmienić. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto jest w stanie sobie z nią poradzić, to czekają duże pieniądze, nawet 3000 zł. Ale reżyser mówi 10 chwil. Spróbujmy, sprawdźmy, czy w ciągu tych 10 chwil ktoś zagadkę rozwiąże, bo naprawdę szkoda czasu i szkoda czekać dłużej, jeżeli faktycznie nikt sobie nie poradzi. No, najgorsze przy tego typu zagadce jest to, że nie możemy się domyślić, na jakim etapie zagadki jesteście. Czy dopiero jedną nazwę rozwiązaliście, czy jest ktoś, kto ma już 5 i szuka tej ostatniej. Mamy 10 chwil, mam nadzieję, że to wystarczy, żeby ktoś z was rozszyfrował wszystkie nazwy, wybrał numer do studia i podał odpowiedź, wygrywając nawet 3000 zł. Szansa wciąż aktualna, ale mamy 9 chwil. Pamiętajcie, że ten czas nie stoi w miejscu, także śmiało. Bardzo długie nazwy, no i też te państwa nie są takie łatwe do skojarzenia, bo gdyby to były jakieś takie państwa gdzieś blisko Polski, nie wiem, Niemcy, Czechy, Rosja, no to byłoby nam pewnie łatwiej na takie nazwy wpaść, bo po pierwsze to krótkie nazwy, te, które wymieniłam, po drugie gdzieś tam blisko naszego kraju, także takie najłatwiej skojarzyć, a tutaj no nie, tutaj jest bardziej egzotycznie, a do tego długie nazwy.
8 chwil, no może ktoś sobie poradzi. Mam nadzieję, że tak. No, to nie są takie zagadki, gdzie pojawiają się takie trudniejsze. To nie są zagadki, z którymi może się zmierzyć każdy, bo nie każdy sobie poradzi. Ale czekam na kogoś, kto faktycznie lubi te wyzwania. Nawet jeżeli takich osób jest niewiele, mam nadzieję, że ktoś da sobie radę. 704 304 310 to tak na wypadek, gdyby ktoś już znał odpowiedź i nie chciał czekać do zera, bo i nie ma po co czekać. Zostało nam 8 chwil, co prawda, ale im szybciej usłyszę telefon, tym szybciej będziemy mogli przejść do kolejnych zagadek. Do wygrania nawet 3000 zł, także jest o co walczyć. Pytanie, czy jest komu, bo to późna pora, więc niewiele osób przed telewizorem. Jeżeli do tego dodamy fakt, że za takie trudne zagadki nie zabiera się wiele osób, o ile w ogóle ktoś, no to bilans nie wypada nam tutaj zbyt korzystnie, także mam nadzieję, że jednak ktokolwiek próbuje. Zostało 8 chwil, no nawet jeżeli jest tylko jedna osoba, która mierzy się z tą zagadką, no to jest szansa, że sobie poradzi i sięgnie po wygraną. Nawet 3000 zł to kwota, którą proponuję już teraz, no i chciałabym jak najszybciej przejść do tych kolejnych zagadek. Próbujecie jeszcze? Przyglądacie się tym nazwom? Warto jeszcze próbować, bo mamy te 8 chwil. Nie wiem, na jakim etapie zagadki jesteś, ile nazw już udało ci się rozszyfrować, ale na pewno nie ma co się poddawać, kiedy jeszcze ten czas mamy. 8 chwil to może nie jest dużo, ale może w tym czasie zdążysz. Bo na pewno warto próbować, póki szansa jest. Nawet 3000 zł do wygrania. 704 304 310. Siedem chwil, coraz mniej czasu. Już trzeba się decydować. No. Za długie te nazwy, Marcin, bo ja cały czas patrzę na tę zagadkę. No jak już chciałeś zaserwować aż 6 nazw, ty nie mogłeś jakichś takich krótszych, właśnie, nie wiem, Niemcy, Rosja, Czechy. Zostało 6 chwil. Nie słyszę jeszcze telefonu. Trudne nazwy, długie nazwy. Ja myślę, że gdybyś zaproponował, Marcinku, większe pieniądze, tak na przykład, żeby po podzieleniu wyszło po 1000 zł za nazwę, no to byłyby to już pieniądze, o które myślę, że ktoś, kto do tej pory nie spróbował, chciałby powalczyć. A ważna jest każda osoba, która spróbuje rozwiązać zagadkę, bo jest szansa, że ktoś sobie wtedy poradzi. 6 chwil, to na te 6 chwil. Dawaj 6000 zł. Oj, no przecież możesz zaproponować takie duże pieniądze, jak zagadka jest taka trudna, no już nie bądź taki, no. O. Nawet 6000 zł do wygrania, brawa, na razie dla reżysera, ale mam nadzieję, że te brawa i owacje usłyszę, jak tylko ktoś z Was poda mi tutaj odpowiedź na antenie. Przypominam, szukamy 6 nazw państw, długich nazw, no i takich, które no, nie znajdziemy tych państw w jakimś bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju, więc rozwiązanie tych nazw, rozszyfrowanie na pewno nie jest najprostszym zadaniem, ale mam nadzieję, że ktoś da sobie radę, bo zostało 5 chwil, a wygrać można nawet 6000 zł. To duże pieniądze. Kto walczy? Kto się nie poddaje? Bo taka osoba ma szansę. No jeżeli ktoś na wstępie rezygnuje z rozwiązania takiej zagadki, bo mówi, trudno, długie te nazwy, nie jestem mocny w geografii, litery mocno pomieszane, późna pora, odpuszczam. No jeżeli każdy tak pomyśli, no to faktycznie możemy tutaj czekać na zwycięstwo i się nie doczekać. Ale jeżeli ktoś lubi wyzwania, spróbuje rozwiązać tę zagadkę, jest szansa, że sięgnie pod duże pieniądze, bo nawet 6000 zł zaproponował reżyser. Mamy 5 chwil.
4 chwile. Naprawdę duże pieniądze. No ale jeżeli komuś się wydaje, a co tam rozszyfrować 6 nazw państw? No, zakładając, że byłyby to krótsze nazwy, takie jak to TIKPE, no to może, ale po pierwsze, tych nazw jest dużo. Po drugie, 5 na 6 nazw to bardzo długie nazwy. Po trzecie, zobaczcie, jak pomieszane są te litery. Przesadził reżyser. Może jakoś tak miał przygotowane te trudniejsze zagadki w jednym folderze i zamiast wyciągnąć takie, które jeszcze będą chociaż nieco prostsze od tej, to jakoś od razu wylosował taką, która okazała się dosyć trudna. No mam nadzieję, że niezbyt trudna, bo zostały nam 4 chwile, a ja mam do oddania nawet 6 tysięcy złotych. Chyba nie mamy wyjścia. Musisz odpuścić jedną nazwę na te 3 chwile. No jeżeli chcesz, żeby ta zagadka została rozwiązana, jeżeli nie chcesz jej zmieniać bez zwycięzcy, za dużo tych nazw, no one i tak są bardzo długie, no to przynajmniej jedną nazwę odpuśćmy. No 5 to i tak jest dużo. Na te 3 chwile, co? No zgódź się, Marcinku, no sam widzisz, no ja wiem, że tobie łatwo mówić, ktoś sobie poradzi, jeżeli znasz odpowiedź. O, dobrze, udało się. 5 państw, 5 nazw państw wystarczy. No, musiałam tutaj coś zaproponować takiego reżyserowi, bo naprawdę szkoda zmieniać zagadki, kiedy do wygrania nawet 6 tysięcy złotych, a jeżeli jest ktoś, to poradził sobie z 5 nazwami i pomyślał, no kurczę, mam większość tej zagadki rozwiązaną. Chciałbym sięgnąć po wygraną, ale tej jednej nazwy mi brakuje. No to teraz nie musisz się tym martwić, bo wystarczy, że podasz mi 5 z tych 6 i możesz sięgnąć po nawet 6 tysięcy złotych. Nieważne, które 5 podasz, po prostu odpuszczasz tę nazwę, z którą miałeś największy problem i nie udało ci się jej rozszyfrować. Podajesz pozostałe 5 i walczysz o nawet 6 tysięcy złotych. Wszystko jasne? No to czekam na telefon. 3 chwile. A, już 2. No to jest wyjątkowa okazja. Reżyser zgodził się nam tutaj na małe ułatwienie, ale czas biegnie i mówi, że nie chce czekać dłużej w związku z tym. Także kto poradził sobie z 5 nazwami, to ma szansę sięgnąć po nawet 6 tysięcy złotych. Jeszcze przez te 2 chwile. Naprawdę duże pieniądze, ale i też duże wyzwanie. Bo nawet te 5 nazw z 6 to i tak sporo wysiłku trzeba włożyć w to, żeby taką zagadkę rozwiązać. Ale może ktoś dał sobie radę? No, uwaga. Pochwal się wiedzą, bo przy tej zagadce na pewno płacimy no, nie tylko za umiejętności układania słów, przekładania liter, ale przede wszystkim za wiedzę. Także no, nie każdy jest w stanie pochwalić się tą znajomością geografii. Jeżeli ty tak, a do tego potrafisz tak długie nazwy
ułożyć wśród tych przemieszanych liter, posegregować je tak, żeby powstały nazwy państw, no to jeżeli pochwalisz się tutaj swoją umiejętnością i wiedzą, możesz sięgnąć po nawet 6000 złotych. Ale przypominam, że czas biegnie, zostały 2 chwile. No, pieniędzy i zagadek na pewno nam w programie nie zabraknie, jeszcze tak się nie zdarzyło, ale czasu jest coraz mniej. My też mamy na uwadze to, że im później, to jednak coraz mniej osób przed telewizorem, bo o takiej godzinie to raczej wyłączamy telewizor niż włączamy. Także jeżeli ktokolwiek tam jeszcze jest i próbuje, mierzy się z zagadką, to został nam ostatni moment, także ja już bym chciała usłyszeć telefon. Jeżeli masz gotową odpowiedź, masz zapisane na kartce te 5 nazw, wybierz jak najszybciej numer do studia. 704 304 310. Został nam ostatni moment. Kto sobie poradził? Czekam na telefon. No, czyli jest chociaż jedna osoba, która na tyle uważnie skupiła się na tej zagadce, że rozszyfrowała wszystkie 5 nazw. No to czekam. Nawet 6000 złotych do wygrania. Ale kto podjął wyzwanie? Muszę usłyszeć 5 nazw. No uwaga. No bo jeżeli nikt nie ma tych 5 nazw, no to nie ma sensu czekać dłużej. Jedna osoba, kto? Świetnie radziliście sobie z poprzednimi zagadkami. Mnóstwo telefonów usłyszałam przy okazji pierwszej zagadki, także no, wygrywacie pieniądze od początku programu sprawnie, ale ja wiem, że wcześniej było o wiele łatwiej. Nagle z jednej nazwy państw zrobiło nam się 6. Nawet jeżeli reżyser odpuścił nam jedną z nich, to i tak jest to sporo większe wyzwanie niż przy jakiejkolwiek poprzedniej zagadce. Także rozumiem, że potrzebujecie więcej czasu na jej rozwiązanie. No ale ten czas nam się tutaj kurczy, także jeżeli jest ktoś, kto do tej pory poradził sobie i te 5 nazw rozszyfrował, zapraszam jak najszybciej do studia, bo jeszcze jest szansa, a sięgnąć można po nawet 6000 złotych. No uwaga, zero na ekranie. Poczekaj Marcinku, ja wiem, że to jest ten czas, kiedy powinieneś zmienić zagadkę, ale to zero, jak pokazuje się na ekranie, to czasami dopiero ktoś wtedy łapie za telefon, orientuje się, że już jest za późno i te 5 nas ma, wybiera numer do studia. To dajmy takiej osobie szansę, niech jeszcze nie będzie za późno. 704 304 310. 5 nazw państw, komu się udało? Ale to musi być teraz. Nie czekajcie. No uwaga, jeszcze momencik.
5 nazw to i tak dużo, naprawdę. I tak ukłony dla tej osoby, która faktycznie te 5 nazw też jest w stanie ułożyć, bo 6 to naprawdę przesada. Jeszcze jak na tę porę. Reżyser chyba za mocno zasugerował się tym, że tak dobrze wam idzie rozwiązywanie tych prostszych zagadek, że tyle osób usłyszeliśmy w studio, że pomyślał, no dobra, no to spróbujmy teraz zaserwować widzom trochę większe wyzwania. Może są osoby, które też na takie zagadki czekają. No ale po pierwsze, bardzo późno. Po drugie, za długie te nazwy, za dużo tych nazw. No i myślę, że zbyt egzotyczne mogą być te propozycje. No jednak najłatwiej jest nam skojarzyć te państwa, które może no nie tyle w bezpośrednim otoczeniu naszego kraju, ale gdzieś w miarę blisko się znajdują, a takie odległe kierunki to już trudniej. No dobrze, jeszcze jest to zero. Jeszcze reżyser nie wyświetlił rozwiązania, także czekam wciąż na telefon, mając nadzieję, że ktoś dał sobie radę. Nawet 6 tysięcy złotych do wygrania to są naprawdę duże pieniądze, no ale wiem, że też duże wyzwanie przed wami, bo rozwiązanie takiej zagadki na pewno nie jest łatwe. Pytanie, kto w ogóle spróbował? Bo może komuś się udało, skoro spróbował te 5 nazw rozszyfrować. No to kto? Ajajajajaj. Nie pokazuj jeszcze rozwiązania. Poczekaj. Jak już tyle poczekaliśmy przy tak dużej kwocie, daj szansę widzom. No to jest późna pora. Nawet jeżeli ktoś podjął się tego zadania, to jaka jest szansa, że bardzo szybko sobie z nim poradzi? Jest późno. No, na pewno jesteśmy już senni. Dobrze, to skoro ostatni moment, to na ten ostatni moment odpuść jeszcze jedną nazwę. No nie słyszymy jeszcze telefonu, więc co masz do stracenia? Zamiast zmieniać zagadki, odpuść. Odpuść jedną nazwę. Skoro zaproponowałeś zbyt trudną zagadkę, moim zdaniem, to zapłać za 4 nazwy i przynajmniej miejmy już z głowy tę zagadkę. Co ty na to? No, reżyser nie protestował zbyt długo, bo mówi, no dobrze, no nie mamy wyjścia, no bo jeżeli faktycznie miałbym zmienić zagadkę, to już wolę usłyszeć częściową odpowiedź, niż odebrać szansę komuś, kto przynajmniej te 4 nazwy rozszyfrował. To znaczy, że już sporo czasu zagadce i tak poświęcił. No to teraz niech sięgnie po nawet 6 tysięcy złotych. To ta najmilsza część rozwiązywania zagadki, czyli zgłaszanie się po wygraną. No dobrze, ale to szybka dogrywka, bo nie mamy już za bardzo czasu. 4 nazwy. No 4 nazwy. Może miałeś te nazwy wcześniej, nie wybierałeś się numeru do studia, może dopiero przed momentem spróbowałeś się zmierzyć z zagadką, udało się rozszyfrować te 4 nazwy, to już nie szukaj dalej, wybieraj numer do studia i ciesz się wygraną. Nawet 6 tysięcy złotych czeka. No ale to na błyskawiczną dogrywkę. Kto? Kto powalczy? Dopóki jeszcze zagadka na ekranie, warto powalczyć, warto wybrać numer do studia. Każdy z was może się tutaj znaleźć. Zresztą tak się działo do tej pory. Przy poprzednich zagadkach sporo telefonów usłyszałam w studio. Kilka osób już cieszy się wygraną, no ale ja czekam na kolejnego zwycięzcę. 4 państwa. To jest okazja, bo gdybyście rozwiązali szybciej tę zagadkę, nie byłoby tego problemu. Teraz reżyser no, chyba uświadomił sobie, że jak na tą godzinę zagadka jest zdecydowanie za trudna. Także te 4 państwa wystarczą, ale muszę usłyszeć odpowiedź teraz. Odpuszczasz te nazwy, których nie udało ci się rozszyfrować. To nie musi być tak, że poddajesz mi pierwsze 4 nazwy. Podajesz po prostu te nazwy, które udało ci się rozszyfrować. No ale to jest szybka dogrywka, bo reżyser już chciałby przejść do kolejnej zagadki. Mówi, no zaproponowałem naprawdę duże pieniądze, odpuściłem 2 nazwy, no to teraz czekam na ruch ze strony widzów. 704 304 310. Tak jak już mówiłam, to nie chodzi o to, żeby, nie wiem, rozszyfrować pierwsze 4 nazwy. Nie, podajesz te 4, które udało ci się rozwiązać. Te 2, z którymi miałeś największy problem, odpuszczasz, wybierasz numer do studia i sięgasz po nawet 6 tysięcy złotych.
No to kto? Śmiało, bo za długo ta zagadka jest z nami. Ja wiem, że jest trudna, ale szkoda, żebyśmy tutaj dłużej się z nią męczyli, jeżeli możemy przejść do czegoś, mam nadzieję, prostszego. No uwaga. Masz cztery nazwy? No ja wiem, że musimy kończyć. Reżyser mówi, no nie możemy czekać dłużej, no. Ja się obawiam, że może być tak, że jeżeli ktoś już wcześniej rozszyfrował cztery nazwy, ale miał problem z kolejnymi, no i doszedł do wniosku, że skoro nie jest w stanie rozwiązać całej zagadki, to poszedł spać. Reżyser mówi, 3 minuty poczekamy. Może jest ktoś, kto te cztery nazwy ma. Gotowi? No to uwaga. Czas. Start. No, zegar wystartował. Mam nadzieję, że ktoś z Was również wystartował do telefonu, bo no, tu się już nic przy tej zagadce więcej nie wydarzy. Jeżeli czekacie, aż reżyser bardziej odpuści, zrezygnuje z kolejnej nazwy, to mówi, o nie, dwie odpuściłem. Proponuję nawet 6 000 zł. Albo usłyszymy telefon w ciągu tych 2 minut i 30 kilku sekund, albo przejdziemy do kolejnej zagadki bez zwycięzcy. Byłoby szkoda, bo już reżyser ze swojej strony robi co może, żeby jednak chociaż trochę nam tę zagadkę ułatwić. Więc jeżeli nikt z tej szansy nie skorzysta, no to tylko czas, który przeznaczyliśmy na tę zagadkę, no i pieniądze, które proponujemy, to będą pieniądze niewykorzystane. Zawsze można spróbować sięgnąć po nie przy kolejnej zagadce, ale jeżeli teraz ktoś wysilił się na tyle, że spróbował rozwiązać te kilka nazw i te cztery nazwy ma, no to dlaczego ten wysiłek ma się zmarnować? Do wygrania nawet 6 000 zł, ale zostały tylko 2 minuty. Pospieszmy się, bo warto. 704 304 310. Kto zdąży? No, jeżeli ktoś dopiero teraz włączył telewizor, jeszcze tak przed snem sprawdzając, co tam się dzieje po drugiej stronie szklanego ekranu, to za późno na szukanie, za późno na zastanawianie się. Ja już czekam na kogoś, kto poradził sobie z zagadką. To już te wszystkie, no nie wszystkie, 4 z tych 6 nazw rozszyfrował, bo wszystkie to zdecydowanie za dużo jak na taką zagadkę i tak długie, trudne nazwy. 1,5 minuty zostało. Czy ktoś wybiera numer? Nie czekajcie do zera, bo często jest tak, że ktoś ma gotową odpowiedź, ale jeszcze zwleka, jeszcze się zastanawia, a potem się okazuje, że jest po prostu za późno. 704 304 310. Jeszcze zdążysz. Minuta i 10 sekund. Minuta. Nawet 6 000 zł do wygrania. Wystarczą 4 nazwy. Kto sobie poradził, bo mamy już tylko 40 kilka sekund. 704 304 310. Nie czekajcie, aż reżyser odpuści kolejną nazwę, bo mówi, że tego nie zrobi. Odpuścił dwie, także muszę 4 nazwy usłyszeć. A zostało nam już 25 sekund. 704 304 310. No uwaga, 20 sekund. Czy ktoś wybiera numer? Dajcie sobie szansę. Jeżeli ma ktoś z Was te 4 nazwy, szkoda by było nie sięgnąć po tak dużą kasę. Uwaga, zostały sekundy. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 4 nazwy. No, jeszcze nie słyszę telefonu, ale mam nadzieję, że ktoś jest tutaj w drodze. 704 304 310. Ajajajajaj. 4 państwa. Reżyser nie odpuści kolejnej nazwy. Nie czekajcie, aż to się wydarzy. Jeżeli macie mniej niż 4 nazwy, no to za mało. Nie wybierajcie numeru. Moment, poczekaj jeszcze, Marcinku, no jeszcze jest szansa. No, ja potrzebuję jednej osoby.
No uwaga. Dobrze, trzy chwile ode mnie. Uwaga, trzy. To już nie jest czas na szukanie. Jeżeli ktoś teraz włączył telewizor albo dopiero teraz zdecydował się na rozwiązanie zagadki, to za późno. To są długie nazwy, trudne do rozszyfrowania, więc te trzy chwile na pewno nie wystarczą ci na rozwiązanie tej zagadki. Czekam na kogoś, kto już sobie poradził. Ma te cztery z sześciu nazw i daje sobie szansę na wygranie pieniędzy, wybierając numer do studia. Dwie chwile. To już też mnie pogania, krzyczy, że musimy kończyć, także dobrze, no dwie chwile. Mam nadzieję, że ktoś zdąży. I uwaga. No ja muszę to powiedzieć. Ostatni moment. Cztery z tych sześciu nazw. Ja wiem, że widzicie sześć, ale reżyser specjalnie tutaj zapisał, że wystarczą cztery. No jest późna pora, naprawdę. No, jest przed trzecią nad ranem, także no, ile osób może być przed telewizorem? No i teraz pytanie, czy jest chociaż jedna osoba, która dobrze czuje się w tej kategorii geografia. Bo tak jak mówiłam, to nie są jakieś takie państwa gdzieś blisko nas, które łatwiej będzie nam skojarzyć. To są bardziej egzotyczne nazwy, no i do tego bardzo długie, także trudniejsze do rozszyfrowania. Także dziś, no przy tej zagadce zdecydowanie płacimy za wiedzę. Nie za refleks, ale za wiedzę. Nawet 6 tysięcy złotych do wygrania. Ostatni moment. Uwaga. Ajajajajaj. Ostatni moment. No ale to dlaczego się tak denerwujesz? No jest ten ostatni moment. Aha. Myślałam, że mamy jeszcze trochę tego czasu. Może dlatego, że bardzo szybkie tempo narzuciliście dzisiaj w programie. Od początku programu usłyszałam mnóstwo telefonów. Kilka osób już wygrało. Z tą zagadką niestety przesadził reżyser i zajęła nam więcej czasu niż się spodziewaliśmy. Niestety program dobiega końca, także nie zdążymy rozegrać kolejnych zagadek, ale dobra informacja jest taka, że jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto rozszyfrował te cztery, dowolnie wybrane cztery z tych sześciu nazw państw i jeszcze nie wybrał numeru do studia, to ma szansę. Ma szansę, zanim reżyser pokaże rozwiązanie, zanim się z wami pożegnam, ktoś jeszcze zdąży. Nawet 6 tysięcy złotych do wygrania, ale musimy się pospieszyć. Dobrze, ja dyktuję numer i mam nadzieję, że usłyszę zwycięzcę. Gotowi? 704 304 310. Wystarczą cztery nazwy. Nie trzeba szukać więcej, bo szkoda na to czasu. W momencie, kiedy będziesz szukał kolejnej nazwy, ktoś inny cię wyprzedzi. Albo po prostu w międzyczasie skończy się program, no a wtedy już tym bardziej będzie za późno. Budzimy się jeszcze na momencik. Może wybrałeś numer raz. No, czasami tak jest, że trzeba dać sobie kolejną szansę, wybrać numer ponownie, może tym razem będziesz najszybszy. Na pewno szkoda by było zrezygnować, tym bardziej, że tak duże pieniądze do wygrania, jeżeli masz te cztery nazwy rozszyfrowane. Tylko mam nadzieję, że masz je zapisane na kartce, tak żeby nic nie wyleciało, nie umknęło, bo byłoby szkoda. Walczysz o duże pieniądze. Uwaga, ja już a propos pieniędzy, odkładam je tutaj na bok, one oczywiście na was czekają, a ja sięgam po pytania bonusowe, bo w każdej chwili mogę usłyszeć telefon, także chcę być przygotowana. No jeszcze momencik.
I jeszcze tu jestem. Jeszcze jest zagadka. Dopóki widzicie zagadkę i nie pokazało się rozwiązanie, to ktoś z Was może mi to rozwiązanie podać. Ja tylko z sekundy na sekundę zastanawiam się, czy nie jest to za późno, czy to nie jest tak, że po prostu nie ma już komu rozwiązać zagadki. Że to, że jest trudna, to jedno, ale to, że nikt być może nie podjął się takiego zadania tuż przed trzecią, to inna kwestia. Dobrze, to ile tego czasu mamy do końca programu, bo tak reżyser pospiesza, denerwuje się i mnie przy okazji. No to, żebyśmy wiedzieli. 3 minuty. Zegar już wystartował, reżyser nawet nie czeka, bo no nie mamy tego czasu. Także jeżeli mam usłyszeć telefon, mamy 2 minuty i 50 sekund. Co zrobicie z tym czasem? Czy wykorzystacie te sekundy na trafienie do studia i wygranie nawet 6000 zł? Czy się poddacie? Czy po prostu nie znacie rozwiązania, ale jesteście ciekawi, jak brzmi odpowiedź i czekacie na koniec programu, żeby się dowiedzieć? Proszę bardzo. Natomiast jeżeli mam usłyszeć tutaj kogoś, kto poradził sobie z zagadką i ma te 4 z 6 nazw, to mam nadzieję, że taka osoba nie zwleka, tylko wybiera numer do studia, bo za chwilę będzie za późno. 2 minuty i 20 sekund nam zostało. Sami przyznacie, że to niewiele. 4 z tych 6 nazw wystarczą. No uwaga, mało czasu. Już nie szukajcie, bo jeżeli nie macie tych 4 nazw, nie uda Wam się ich znaleźć w tak krótkim czasie. Zostały niecałe 2 minuty. To jest czas na to, żeby sięgnąć po telefon, wybrać numer do studia i podzielić się odpowiedzią, sięgając po nawet 6000 zł. Mam nadzieję, że masz zapisaną tę odpowiedź, te 4 nazwy. Może się wydawać, że zapamiętasz, a potem trafiasz do studia, jest podenerwowanie, bo walczysz o duże pieniądze. Jeżeli nie daj Boże coś ucieknie z głowy, no to będzie szkoda. 704-300-4310. 1,5 minuty. Kto zdąży? Jedna osoba, no ktoś zdąży tutaj trafić, jeżeli ktokolwiek próbuje i wybiera numer do studia, to ja zdążę taką osobę tutaj usłyszeć. Tylko kto się nie poddał, kto się nie przestraszył tego, że geografia, że tyle nazw, że takie długie, że jakieś takie bardziej egzotyczne. No uwaga, została minuta i kilka sekund. Kto zdąży? Kto tu trafia? Słuchajcie, to ostatni dzwonek. 55 sekund. 704-300-4310. No na pewno nie ma sensu zabierać się za zagadkę, bo może faktycznie jest ktoś, kto teraz jeszcze zerknął, co się dzieje w telewizji i ma szansę, ma nadzieję, że poradzi sobie z zagadką. Za późno. Czekam na kogoś, kto wie, bo musimy kończyć nie tylko zagadkę, ale i program. Zostało 0,5 minuty. Także to już walka z czasem, nie z zagadką. Jeżeli masz gotową odpowiedź, to mam nadzieję, że po prostu zdążysz się tutaj znaleźć. Że wykorzystujesz tę szansę i wybierasz numer do studia. 20 sekund. 704-304-310. To jest ten numer. Jeszcze ktoś zdąży. Uwaga. Sekundy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i uwaga, 4 państwa, 4 nazwy wystarczą. Kto? Ale to teraz. I? No, pospieszmy się, bo nie mamy już czasu. Ja muszę usłyszeć telefon. Śmiało, rzutem na taśmę. No jeżeli jest ta jedna, może dwie osoby, które poradziły sobie z zagadką, mają te 4 nazwy, to jeżeli dacie sobie szansę, wybierzecie ten numer, choćby po raz ostatni, to ja tu zdążę kogoś z Was usłyszeć, a naprawdę byłoby szkoda, gdybyśmy zakończyli ten program bez zwycięzcy, skoro tyle czasu poświęciliśmy tej zagadce. Uwaga, ostatni raz dyktuję numer. 704-304-310. No uwaga, fanfary już są, brakuje jedynie zwycięzcy. No, przy tej zagadce zdecydowanie płacimy za wiedzę.
kto poradził sobie z tą zagadką? Kto nie tylko odmieszał te litery poprawnie, ale potrafił złożyć z nich nazwy państw. Cztery nazwy. No uwaga! Jeszcze momencik czekam. Dobrze, trzy chwile ode mnie. Takie szybkie, no żeby ktoś jeszcze zdążył. Uwaga, trzy. No ale śmiało. Mam nadzieję, że usłyszę teraz telefon, bo reżyser już tutaj zaczyna protestować, że sama zaczynam tym czasem dysponować, a tego czasu już nie mamy. To co, zdążę usłyszeć telefon? Nawet 6000 zł do wygrania. Kto zdąży? Dwa. Nie mamy już czasu. Ostatni moment. Czy ktoś zdąży? No jeżeli tak, to w ostatniej chwili. Zawsze czekacie na ten ostatni moment, a tu nie ma co czekać, bo potem się okaże, że za późno, że straciliście szansę, że po prostu program zdążył się zakończyć, zanim się zdecydowaliście. Jedna osoba, no uwaga! To jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. Czy ktoś dał sobie szansę, wybrał numer po raz ostatni? Czy wszyscy śpią? Albo wszyscy odpuścili tak trudną zagadkę? No ktoś zdąży tu trafić. Pytanie, czy próbuje. No gdyby to były nazwy zwierząt, tak jak przy pierwszej zagadce, a nie ta geografia, to może jeszcze kilka osób zdecydowałoby się, żeby zagadkę rozwiązać. A te państwa... No uwaga! Ostatni moment. Nie czekaj, bo będzie za późno. Jeszcze tu jestem. Zerkam na zagadkę, ale jeszcze nie pokazało się rozwiązanie. To co? Kto zdąży? Cztery nazwy. I? Jeszcze nie usłyszałam telefonu. Naprawdę wszyscy śpią? Nikt nie ma czterech z tych sześciu nazw? No, z sześcioma to może nikt by sobie nie poradził, ale te cztery... Potrzebuję jednej osoby. No tylko problem polega na tym, że teraz muszę taką osobę tutaj usłyszeć, żebym zdążyła wam rozdać pieniądze. Nawet 6000 zł do wygrania. No uwaga! I dobry wieczór. Poproszę o cztery nazwy. Dobry wieczór. Norwegia, Finlandia, Egipt i Tajlandia. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Te cztery nazwy jak najbardziej się zgadzają. Była jeszcze Argentyna i Portugalia. Świetnie sobie pani poradziła. Gratuluję wiedzy i wygranej, bo 100 zł jest już pani, a teraz ma pani szansę powalczyć o nagrodę bonusową. Jest pani gotowa? Tak, spróbuję. No to uwaga, przechodzimy do pytań. Dokończ przysłowie. Kiedy wejdziesz między wrony... Kracz tak jak i on. W którym województwie leży Kostrzyn nad Odrą? O matko, Kostrzyn. Nie wiem. To proszę strzelać. Jejku. Kostrzyn nad Odrą. Nie wiem, no nie wiem i nie powiem. Lubuskie. Przy tym pierwszym pytaniu się zawahałam, bo odpowiedź poprawna brzmi musisz krakać jak i one, ale reżyser postanowił uznać. No szkoda, że nie udało się kolejnych pytań rozszyfrować, ale na pewno następnym razem szansa będzie. Żegnam się z Państwem, życzę kolorowych snów i do zobaczenia jutro, 1:15.